Pani Kasia, jak będzie Pani wspominała pracę na planie Dziewczyn z Dubaju? No wspominam ją bardzo dobrze. Bardzo ciekawie, inspirująco. A czy to prawda, że to Pani sama poprosiła o tę rolę? Jak to wygląda? I teraz będzie... Znałam Marysię od lat i usłyszałam, że przygotowuje swój nowy film. I postanowiłam do niej wykonać telefon, czy nie znalazłaby się tam dla mnie rola. Wiedziałam, że jest rola dla dojrzałej kobiety. Marysia dość zabawnie odpowiedziała, bo mówi, wiesz co, szczerze bardzo, mówi, myślałam o kimś znacznie młodszym do tej roli, a ja mówię, słuchaj, mam swoje lata, ale wyglądam młodo, więc dlaczego nie? I spróbowałyśmy zdjęć próbnych i Marysia powiedziała, że już w trakcie zdjęć próbnych uznała, że to jest to, że ja obejmuję tę rolę. A jaki miała Pani kontakt z Dodą podczas kręcenia filmu? Bardzo dobry. Doda uczestniczyła już w okresie próbnym, była na wszystkich próbach tekstowych, przygotowywaliśmy się do filmu. Naprawdę bardzo czynnie, aktywnie uczestniczyła, była bardzo uważna, była bardzo otwarta, było miejsce na improwizację. To był naprawdę super czas. No, stworzenie też z takim rozmachem tego filmu, połączenie nas z aktorami włoskimi, wspaniałymi. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie i myślę, że to widzimy na ekranie. Ten film ma też w gruncie rzeczy ma bardzo mocny, jest pewnego rodzaju manifestem w obronie kobiet, jak kobiety są traktowane, jak dają się traktować, do czego, że tak powiem, bardzo często zmusza system i ten system jest prowadzony i rządzony przez kobiety, przez mężczyzn, prawda? Ja jako kobieta w tym filmie trochę bardziej jestem zbliżona do męskiego takiego czarnego charakteru, ale to tylko pokazuje, jak to wszystko jest zdeprawowane i zdemoralizowane bez kompromisu, bezwzględne. To ostatnie pytanie. Czy Pani zdaniem światem rządzi trochę seks i kasa? W dużym stopniu tak, niestety, ale i dlatego trzeba z tym walczyć, trzeba to zmieniać. Nie można się temu poddawać. Ten film to pierwszy krok, a jaki może być kolejny, żeby to zmienić? Trzeba szukać, trzeba więcej świadomości, trzeba się nie zgadzać na pewne rzeczy. Na pewno na przemoc, na brak tolerancji, na homofobię. Nie można się na to zgadzać. Trzeba z tym walczyć.